Witam bardzo serdecznie gospodarza obiektu, panią dyrektor Lidię Piechocką-Witczak. Jest z nami szef sztabu, włocławskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kacper Marciniak. Jest również sztabowcy. Jego zastępczyni Justyna Rykowska. Są sztabowcy, ci, których widać i tych, których nie widać. I jest z nami przede wszystkim pan prezydent Marek Wojtkowski, który ma do zakomunikowania coś bardzo ważnego. Wspominał już co prawda o tym, ale o tym skarbie bardzo cennym dla pana prezydenta. Myślę, że opowie najlepiej sam. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. No, na początek chcemy powiedzieć, że jak zawsze miasto Włocławek włącza się w 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i chcę to powiedzieć, że jako urząd w tym oczywiście uczestniczymy i też chcę powiedzieć, że wszystkie jednostki i spółki miejskie się włączają w organizację finału, 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak Państwo widzą, już w dużej mierze jesteśmy do tego przygotowani. W trakcie finału praca całego sztabu wolontariuszy będzie miała miejsce w naszej sali sesyjnej, sali numer 4, którą udostępniamy i która się oczywiście na ten cel sprawdziła. Przy tej okazji chcę serdecznie podziękować tym osobom, które tutaj mocno pracują, czyli całemu sztabowi. Tutaj na ręce Kacpra Marciniaka składam podziękowania dla sztabu organizacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo dziękuję pani dyrektor jako szefowej Centrum Kultury Browar B, bo Centrum Kultury Browar B bardzo mocno tutaj współpracuje. Dziękuję bardzo pani Justynie, dobrze mówię, Justynie i wszystkim sztabowcom. No, przy tej okazji oczywiście chcę zakomunikować, już o tym mówiłem, że dla mnie jest to jeden z cenniejszych, nie chcę powiedzieć, że gadżetów, ale pamiątek, bo chciałbym przeznaczyć na licytację internetową, która się będzie odbywała na portalu allegro.pl. Medal mistrzowski z poprzedniego roku, z 2019. Medal mistrzowski oczywiście Anwilu Włocławek, także serdecznie zapraszam do licytowania. Mam świadomość tego, że na pewno kwota będzie wysoka jak w roku poprzednim i miejmy świadomość tego, że rzeczywiście te pieniądze przeznaczamy na szczytny cel, na wsparcie WOŚP-u, ale przede wszystkim wsparcie tych akcji, które Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Jurek Owsiak co roku wspierają. Przy tej okazji też serdecznie podziękować naszemu sponsorowi, który już kilka lat z rzędu jest sponsorem strategicznym, czyli firma Wika, która się włącza w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i nas tutaj bardzo mocno wspiera. Także dziękuję dla zarządu, dla dyrekcji i wszystkich pracowników firmy Wika z Włocławka za wsparcie naszej akcji. Warto dodać, że medal, który pan prezydent przekazał w zeszłym roku, uzyskał najwyższą kwotę we Włocławku spośród wszystkich wylicytowanych przedmiotów. Liczymy na to, że w tym roku również tak będzie, ale to nie podlega jednak wątpliwości, że przedmiot przekazany przez pana prezydenta jest bardzo cenny. Pani dyrektor. Jeśli mogę słówko powiedzieć, proszę Państwa, przede wszystkim, bo o tym, że bogaty jest bardzo program w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w tym roku, że po raz kolejny my odpowiadamy jako instytucja, ale też no, wszyscy ludzie, którzy mogą, włączają się i ci, którzy byli wcześniej, są nowi uczestnicy akcji, w różny sposób włączają się, to ja muszę powiedzieć, że jako przedstawiciel instytucji miejskiej jestem dumna z tego, że my możemy być ciągle narzędziem, panie prezydencie, w rękach samorządu i jesteśmy przydatni jakby po to, żeby orkiestra mogła bardzo głośno grać, żebyśmy byli potrzebni sztabowi, który u nas tutaj, mam nadzieję, czuje się dobrze, jak u siebie w domu. Cieszę się z tego, że tak dobrze funkcjonuje się ludziom w sztabie, że no, bardzo intensywnie pracują. Ten tydzień jest niesamowicie trudny, bo to już jest ostatnia prosta. Mamy bardzo dużo jeszcze różnych zadań, ale te, które były zaplanowane do tego momentu, wszystkie są co
do joty wykonane, z tego co wiem, tak? Szefie sztabu. Z małymi nawet sukcesami. Chyba rekordowo szybko skończyliśmy rejestrację wolontariuszy, więc tym możemy się poszczycić. Na ten moment wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Jak już pani dyrektor wspominała, tydzień jest dość intensywny, więc my w tym tygodniu pracujemy od bladego świtu do późnych godzin nocnych, ale o tym później może pani dyrektor dokończy swoją myśl. Nie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry taki płynny przejście, płynne, bo myślę, że trzeba powiedzieć, jak dużo mamy różnego rodzaju przedsięwzięć, imprez, które są związane z WOŚP-em. Tak, powiedzmy sobie wprost, Wielka Orkiestra to nie tylko niedziela, to jest cały weekend finałowy. Na plakacie są informacje dotyczące soboty i niedzieli, ale pierwsze eventy odbywają się już w piątek. Poza pokazami tańca, które realizuje z okazji finału Szkoła Tańca Puls, mamy również koncert Podaj Serce, który kolejny raz odbywa się już tutaj na sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B w sobotę. W klubo kawiarni Rejs na Przystani, która również od wielu lat z nami współpracuje, po raz kolejny odbywać się będzie koncert Włocławscy Muzycy dla Orkiestry. Tam również zapraszamy już w sobotę 11 stycznia. W Centrum Handlowym Wzorcownia od 10 do 17 w sobotę prowadzona będzie akcja poboru krwi. Będzie stał ambulans stacji krwiodawstwa. Zapraszamy, będzie można uratować komuś życie i przy okazji dostać pakiet 8 czekolad. Realizujemy również turniej w statki, który odbywać się będzie w klubie Taktyk. Natomiast w parku na Słodowie, w parku na Pompce, Parkrun zrealizuje bieg, w trakcie którego również będzie można nie tylko zadbać trochę o swoją kondycję, ale również wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Niedziela jest dniem już dużo, dużo bardziej intensywnym. Oczywiście tradycyjnie na Zielonym Rynku odbywać się będzie koncert Włocławek dla orkiestry. Jego gwiazdą w tym roku będzie Dawid Kwiatkowski. W tym roku gwiazda wystąpi trochę wcześniej, ale jest to spowodowane natłokiem obowiązków artysty. Poza tym zagrają dla nas... Tak, poza tym zagrają dla nas mechanicy szanty, którzy ładnie komponują się z motywem przewodnim tegorocznego finału, czyli z żaglówkami i statkami. Ja też pozwoliłem sobie w sztabie zarządzić, że my w Urzędzie Miasta będziemy tylko szanty puszczali przez głośniki i niestety sztabowcy będą musieli się z tym męczyć. Poza tym zagrają dla nas DJ Wookie, Taste My Tone oraz Mati. To nie wszystko. W niedzielę proponujemy mieszkańcom Włocławka również spotkanie z koszykarzami Anwilu Włocławek. Jesteśmy bardzo wdzięczni klubowi koszykówki za to, że zgodzili się wziąć udział w tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry. Od godziny 17 do 18 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do holu Głównego Urzędu Miasta. W budynku A będzie można wrzucić parę groszy do puszki i zrobić sobie zdjęcie z obecnymi, zeszłorocznymi i wierzę szczerze również tegorocznymi mistrzami Polski w koszykówce. To nie wszystko. Tradycyjnie seniorzy grają również z orkiestrą. W niedzielę będzie można zobaczyć ich w klubie Stara Remiza. Po raz kolejny także we Włocławku odbywa się bieg Policz się z cukrzycą, za którego realizację dziękujemy naszym przyjaciołom. Chętni mogą znaleźć informacje na ten temat na Facebooku, w dalszym ciągu bodaj można się zgłaszać. Do biegu zostało jeszcze trochę czasu. Moto Orkiestra po raz kolejny odbędzie się na parkingu pod Halą Mistrzów. Realizują Automobil Klub Włocławski, którym składamy serdeczne Bóg zapłać za to, że po raz kolejny włączają się w finał WOŚP-u. Tradycyjnie również do akcji włącza się Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, w którym będzie można dorzucić grosz do puszki w zamian za możliwość zwiedzania zbiorów. O rajdzie pieszym prosto z serca za chwilę opowie więcej Justyna Zygadło, która jest przedstawicielką organizatorów. On odbywa się już po raz 10. W tym roku tradycyjnie trasa będzie trochę inna. Ci sami ludzie, którzy maczają palce przy rajdzie prosto z serca, odpowiadają również za grę miejską, która w tym roku po raz kolejny we Włocławku w dzień finału odbywać się będzie. Poza tym zapraszamy także na Światełko do Nieba z Przerembla, które realizuje grupa Morsów Kujawskich. To na Jeziorze Czarnym oczywiście się odbywa. No i pierwszy oddech pod wodą, który bodaj na pływalni Delfin również będzie miał miejsce, również tradycyjnie. Ja mogę tylko panu prezydentowi podziękować za medal. Jesteśmy tym szczerze wzruszeni, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żebyśmy byli zaskoczeni, bo pan prezydent już zapowiadał, że ten medal przekaże. Myślę, że to znamienne, że pan prezydent przekazuje oryginał, nie jest to żadna replika, tak jak medal noblowski, więc zachęcamy mieszkańców Włocławka do
do licytowania takiej gratki. Poza tym pragnę też zwrócić Państwa uwagę, że niedawno Morsy Kujawskie ogłosiły swego rodzaju akcję dla włocławian. Jeżeli przekroczą bodaj 1000 zł na określonej licytacji, to zastępca pana prezydenta, prezydent Kukucki, wykąpie się w środku zimy razem z Morsami, więc zachęcamy, ja bardzo chętnie prezydenta Kukuckiego zobaczę w tej roli. No i cóż, tak. Każdy wolontariusz w dzień finału będzie chodził z taką puszką. Puszki, które rozdajemy wolontariuszom, będą zafoliowane. Te, które możecie Państwo zobaczyć w punktach stacjonarnych, niekoniecznie będą zafoliowane, natomiast te, które będą mieli wolontariusze, będą zafoliowane, co by chronić te puszki przed warunkami atmosferycznymi. Każda puszka posiada 4 banderole na dole, na łączeniu z boku i u góry, tutaj, 2 na dole, rzecz jasna. Puszki są charakterystyczne, w tym roku Wielka Orkiestra dorzuciła trochę akcentów różowych, więc nikt nie powinien się pomylić, gdyby ktoś skorzystał z jakiejś puszki archiwalnej. Puszka ma około 30 cm wysokości. Poza tym w punktach stacjonarnych będą też dostępne duże puszki. Proszę przypadkiem nie pomylić ich z puszkami pamiątkowymi, one w żadnej mierze nie służą do kwestowania, one są tylko na pamiątkę. Pokażmy może, jak będzie wyglądał jeszcze identyfikator. Tak, dokładnie. Pozwolę sobie, może nie będę pana prezydenta tutaj pokazywać, zademonstruję na swoim identyfikatorze, jednak bycie szefem sztabu zobowiązuje. Tak wygląda, proszę państwa, identyfikator wolontariusza i tylko taki identyfikator uprawnia do kwestowania. Identyfikator musi posiadać hologram Wielkiej Orkiestry i mieć tenże charakterystyczny wygląd. My posiadamy również swoje identyfikatory sztabowe, natomiast one w żadnej mierze nie uprawniają do tego, aby chodzić z puszką i kwestować. Tylko taki identyfikator uprawnia wolontariusza do tego, żeby zbierać w dzień finału pieniądze. Skoro już o identyfikatorach mowa, to w zamian za medal pozwolę sobie panu prezydentowi przekazać identyfikator. Dziękuję uprzejmie. To pozwolę sobie zawiesić na chwilę, poczuć się jak mistrz. I oczywiście puszka dla pana prezydenta, super. Ale to nie wszystko. Oczywiście pan prezydent jako wolontariusz musi mieć również serduszka. One, nie ukrywajmy, mogą się wolontariuszowi skończyć, ale wolontariusze już wiedzą, że w każdej chwili mogą się do nas zgłosić po tak zwaną dokładkę, więc proszę bardzo. Szczerze wierzę, że tak. I jeszcze prezent od naszych partnerów ogólnopolskich, od mBanku i od firmy Play. Tak, skoro już mówimy o wolontariuszach, to w tym roku we Włocławku zbierać będzie 500 wolontariuszy, ale to nie są jedyne osoby, które należy określić mianem wolontariusza, ponieważ wolontariuszami są też nasi sztabowcy. To będzie zawrotna liczba około 100 osób, ponieważ mówimy nie tylko o naszych sztabowcach, ale też o naszych partnerach, o Związku Harcerstwa Polskiego, Szkole Delta, która będzie nam zabezpieczać sztab w dzień finału. Tym bardziej, że staramy się dbać o bezpieczeństwo. W tym roku nawet nasze sztabowe identyfikatory będą ze zdjęciem. Staramy się dmuchać na zimne bezpieczeństwo, nie tylko środków, które w Urzędzie Miasta się pojawią tego dnia, a szczerze wierzymy, że chodzi o kwotę powyżej 250 000 zł. Chodzi też o bezpieczeństwo naszych sztabowców, naszych wolontariuszy i to jest w tym roku dla nas priorytetem. Cóż, wszystko z naszej strony powoli jest dopięte na ostatni guzik. W tym momencie rejestrujemy ostatnie puszki stacjonarne. Wolontariuszy mamy komplet. W tym roku, jak już wspominałem, rekordowo szybko skończyliśmy ich rejestrację. Ludzie ciągle do nas dzwonią, czy można jeszcze być wolontariuszem. Ciągle piszą, czy jeszcze znajdzie się miejsce. Niestety, proszę Państwa, takiej możliwości nie ma. Mieliśmy przyznany limit z centrali Wielkiej Orkiestry. Ten limit został wykorzystany i niestety żadne nowe miejsca się już nie znajdą. Zapraszamy w przyszłym roku. I pozwolę sobie jeszcze dodać coś na temat naszych licytacji, zanim pozwolę Justynie powiedzieć o tym, jak będzie wyglądała gra miejska i rajd prosto z serca. To zachęcę wszystkich mieszkańców do tego, żeby brali udział w licytacjach, bo poza medalem mistrzowskim Anwilu Włocławek z 2019 roku oferujemy gadżety, które dostaliśmy z centrali. Są to nie tylko poduszki Wielkiej Orkiestry, nie tylko koszulki, ale też... Wow. Leon. Koszulka z autografem Leona, którą dostaliśmy od Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, któremu bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaangażowanie. To uroczy słonik Straży Pożarnej, ale też mnóstwo innych gadżetów, nie tylko związanych z Wielką Orkiestrą, ale też oferowanych przez mieszkańców Włocławka. Na aukcję wlatuje również mała pamiątkowa puszka, którą każdy będzie mógł sobie złożyć. A jest to puszka o tyle wyjątkowa, że to puszka z osobistym autografem Jurka Owsiaka. Rajd odbywa się po raz 10, czyli gramy już z orkiestrą Dekadę. Będzie to króciutki spacerek, 7 km po naszych włocławskich terenach. Zapisywać się można w siedzibie PTTK, na ulicy Słowackiego 1A,
Jeżeli chcą Państwo mieć pewność, że dostaniecie znaczek, to trzeba się zgłosić do 9. Wtedy koszt jest 8 zł i wszystko trafia do puszki. Jeżeli jednak nie zdążycie się zapisać bądź zapomnicie, zapraszamy na start, czyli pętlę MPK, gdzie można będzie również zapisać się na rajd, jednak wtedy koszt jest ciutkę większy i nie gwarantujemy znaczka. Rajd zaczyna się na pętli MPK, kończy na Placu Wolności. Więcej szczegółowych informacji można tutaj znaleźć na naszej wspaniałej stronie, którą nam gwarantuje Fundacja. Tutaj ta linijka, bo o następnej będę mówić za chwilkę. I zapraszamy, będzie konkurs na najlepsze przebranie. Jednak żeby utrudnić troszkę wszystkim życie, trzeba będzie przejść w przebraniu cały rajd. Będzie również konkurs na najpiękniejszy balon. Będzie to taki powrót do początków, bo na pierwszym rajdzie również był taki konkurs, jednak z niego zrezygnowaliśmy ze względu na trudne warunki pogodowe. I teraz na 10. rajd wraca. To teraz troszeczkę o grze miejskiej, która jest dość nowa u nas w mieście, bo będzie się odbywała bodajże 3. raz. Zaczynamy od świtu. Gramy do 16. Do 16 trzeba oddać kartę konkursową do sztabu. Będzie wystawione specjalne pudełeczko na karty z odpowiedziami, które będzie można znaleźć w innej zakładce naszej strony. I będą rozmieszczane na mieście różne punkty z pytaniami odnośnie orkiestry ogólnie w Polsce oraz we Wrocławku. I trzeba będzie odpowiedzieć dobrze na pytania. 3 najlepsze osoby, które zrobią to najszybciej oraz bezbłędnie, zostaną nagrodzone na scenie. Tak, wszystko w niedzielę. Myślę, że ważna jeszcze informacja jest taka, że sztab będzie znajdował się 12 w Urzędzie Miasta we Włocławku. Dokładnie. Od 3 lat. Wszyscy nasi wolontariusze, którzy tego dnia będą kwestować, ale też opiekunowie z karbon stacjonarnych, w dzień 12 stycznia muszą się do nas zgłosić najpóźniej do godziny 16 w Urzędzie Miasta Włocławek, sala numer 4, tam gdzie z reguły są sesje Rady Miasta, ale też Młodzieżowej Rady Miasta, co ja bardzo dobrze pamiętam. I tam zapraszamy, dziękujemy Urzędowi Miasta za to, że będzie wtedy naszym gospodarzem. Tam też wolontariusze i wszyscy nasi partnerzy będą mogli się posilić, napić ciepłej herbaty, ale to nie jedyne miejsce, ponieważ wielu naszych partnerów, których po prostu nie wymienię, bo jest ich za dużo i nie mamy tyle czasu, żeby siedzieć tutaj parę godzin, oferują takie ciepłe schronienie i coś do picia wolontariuszom w różnych punktach miasta. To nie tylko Miejska Biblioteka Publiczna, ale też partnerzy prywatni, którym bardzo serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że po raz kolejny są z nami. Po raz kolejny też nasi wolontariusze będą mogli skorzystać z instytucji taksówki za uśmiech. 7 kierowców zgłosiło się do nas. Pozwolę sobie nie wymieniać z imienia i nazwiska, bo po prostu nie wiem, czy tego chcą, ale wiedzą, że bardzo, bardzo im dziękujemy. Poświęcają się przez cały dzień, będą jeździć po mieście i służyć naszym wolontariuszom, pomagać swoimi samochodami, przerzucać ich z punktu do punktu, albo ratować skórę przed zimnem, chociaż miejmy nadzieję, że 12 stycznia będzie we Włocławku gorący. A Włocławski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zadba również o nasze zwierzątka, ponieważ myślę, że już możemy powiedzieć tak. Tradycyjnie, bo ta tradycja zagościła już we Włocławku na dobre, nie strzelamy podczas światełka do nieba. To znaczy nie będzie to pokaz sztucznych ogni, natomiast światełko do nieba będzie swoistym pokazem ognia i pirotechniki scenicznej. Scenicznej, czyli cichej, ale bardzo efektownej. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Światełko do nieba tradycyjnie o godzinie 20 na Zielonym Rynku we Włocławku.